Owszem, bardzo ważne są wszelkiego rodzaju akcje kulturalne, charytatywne w instytucjach kultury, takie jak spektakle, koncerty i to się dzieje, ale z drugiej strony pomyśleliśmy sobie, że przecież z Ukrainy przybywają do nas ludzie, którzy być może są takimi samymi muzealnikami, jakimi jesteśmy my. Albo ludzie studiujący te dziedziny, które są z muzealnictwem związane. Stwierdziliśmy, że wy będziecie lepiej wiedzieć, czego wam potrzeba i nie będziemy dawać takiej gotowej oferty, która nam się wydaje, że będzie dla was dobra, tylko najpierw chcielibyśmy was zapytać o to, co wy byście chcieli od nas dostać i jak możemy razem współpracować. Czy my możemy w ogóle razem współpracować, czy widzicie dla siebie jakąś przestrzeń u nas, a ja zaraz wam muzeum przedstawię. Zaprosiliśmy osoby, które pochodzą z Ukrainy głównie, spośród uchodźców z tej strasznej wojny, z celem włączenia w jakiś sposób do naszych działań. No, są ludzie w różnym wieku, dużo dzieci, no i muzealną edukacją też chcielibyśmy odbiąć, a nie chcemy robić tego jakby według własnych pomysłów, tylko chcemy zrobić to w taki sposób, jakie będzie zapotrzebowanie wśród społeczności osób przybyłych, a po drugie też wykorzystać w jakiś sposób potencjał z bardzo różnorodnym i wysokim potencjałem intelektualnym i zawodowym. No jest chociażby pani dyrektor Muzeum w Jużnoukraińcy w Obwodzie Mikołajewskim, pani Granica na Bandurze, jest pani biolog, która pracowała na Uniwersytecie Charkowskim, także no, to jeszcze się okaże, kto tutaj przyjdzie, ale no, są osoby z bardzo szerokim spektrum wiedzy i umiejętności i które na pewno no, warto by skorzystać z ich właśnie zasobów, ale też no, jest podstawowa sprawa, że te podstawowe potrzeby też trzeba zabezpieczyć, żeby mogły te osoby z nami współpracować.